pierwszy wideoblog błyskawiczny w roku 2017. Ze mną jest Tomasz Choiński. Witamy bardzo serdecznie. Jesteście gotowi na fitnessowy show? Myślałem, czy jesteście gotowi na disco? Jesteście gotowi na polo? No to myk. Zaczynamy. Od czego dzisiaj zaczynamy? No jest okno transferowe otwarte, to dokładnie. Chyba to jest znakomity temat, żeby wykorzystać nasze zasięgi i wreszcie spróbować namówić niektórych kontrahentów do tego, żeby pewne umowy zaczęli podpisywać. Kamil Grosicki nie ukrywa i mówi o tym publicznie, że chciałby trafić do Premier League. Tak, Fundacja Spełniamy Marzenia już. My mamy swoje zasługi jako kanał w kontekście transferów, w kontekście finalizacji tych transferów w maju 2004 roku. 14. 4. To ja nie wiem, co ja robiłem 4 roku, bo byłem w liceum. W maju 2014 roku Grzegorz Krychowiak za pośrednictwem kanału Łącz Nas Piłka prosił o transfer. Wystosował apel do potencjalnych kontrahentów. Mam 24 lata, zdałem maturę z wyróżnieniem. Mówię po francusku i angielsku. Zostało mi rok kontraktu. Jestem zawodnikiem, który jest jeszcze w stanie się rozwinąć. Nie powiedziałbym młodym, ale jeszcze jest dużo roboty do zrobienia, bym mógł się rozwinąć. I dwa miesiące później był już piłkarzem Sewilli. Da się? Potrafimy. Cztery miesiące później byliście już w Sewilli razem z Grzegorzem. Dokładnie tak. Dlaczego o tym mówimy? Mówimy o tym dlatego, że gra Premier League, która jest ligą wymagającą, w której trzeba grać mecze co 48 godzin, przynajmniej w okresie świąteczno-noworocznym. Jest ligą wymarzoną dla Kamila Grosickiego. Dla Kamila Grosickiego, który fantastycznie się regeneruje, a mówił o tym fizjoterapeuta reprezentacji Polski Bartłomiej Spałek. Masz predyspozycję Grosika. Regeneracja, jaką on ma, jest bardzo wysoka i też to na pewno pomogło w tym wszystkim. Praktycznie gra mecz, na drugi dzień już świeżynka. No taki organizm mam, że szybko się regeneruje i dlatego trener na wakacje zawsze mówię, że ja będę grał do 40. Że ty? Tak. No nic, tylko brać na pniu. No właśnie, i to nie Berli, tylko wyżej trzeba mierzyć. Pytanie, co na to Sławek Peszko? No właśnie, czy odpowie tak jak na pytanie, czy wydałby 7 milionów na Grzegorza Krychowiaka? Oczywiście, że nie. Wolałbym dać bezdomnym. Ale skoro mówimy właśnie już o transferach, no to możemy też powiedzieć o człowieku, który odrzucił ofertę z Chin i przyszedł do Polskiego Związku Piłki Nożnej, a więc o Michale Zachodnim, który z 1 stycznia zasilił szeregi naszej drużyny w Lidze Szóstek. Dostaliśmy taśmę z jego umiejętnościami. Ale nie bazujemy na tym, bazowaliśmy na scoutingu. No tak, obserwowaliśmy go w kilku meczach, między innymi to jest fragment z jednego z nich, no i tym, jaki ma przegląd pola, jak dużo widzi na boisku, jakie fantastyczne decyzje podejmuje, nas przekonał. No, Zachodny to będzie strzelał. Mam swoją zasługę. Tak. Do czwóreczki podałem. No taki też, zapytaliśmy się Sławka Peszki, czy wydałby na Michała Zachodniego 5 zł. Oczywiście, że nie. Wolałbym dać bezdomnym. No właśnie, też wolelibyśmy rozdać te pieniądze bezdomnym, my ale... My zapłaciliśmy 4, wzięliśmy Michała. No, ale też jakby posiłkowaliśmy się opiniami i opinią naszego skauta Radosława Rzeźnikiewicza, tak? Tak. Bacznie obserwował i komentował. No i opuścił Inter niestety, Michał. No, ale zobaczymy, jak się będzie sprawował. Liga Szóstek rusza za tydzień. Jest też Piotr Burlikowski, a więc no, mocne transfery. No, naprawdę. Jeżeli chodzi o Ligę Szóstek. No, ja powiem ci tak, no, do tej pory wchodziłem przy pewnym wyniku w drugiej połowie, to teraz nie wiem, kiedy będę wchodził. Tak, też było właśnie na turnieju w Łowiczu. Mamy jedno zdjęcie, na którym widać, że Łukasz, jako przedstawiciel blind footballu, zagościł na parkiecie, jako gwiazda tej dyscypliny. Szczerze powiedziawszy, dziwię się, że ktoś był tak czujny, że był w stanie zrobić to zdjęcie, bo byłem jakieś 30 sekund na placu, więc... Niestety piłka była bez dzwoneczka, więc Łukasz strzelił gola. No i też zapytaliśmy Sławka Peszkę, czy chciałby kupić Łukasza Wiśniowskiego za przynajmniej no, 50 zł. Oczywiście, że nie. Wolałbym dać bezdomnym. No niestety, wolałbym było dać bezdomnym. Koszulka, ale koszulka nieprzepocona, nie trzeba było wydawać na pranie. No a propos, koszulka to jest grząski temat dla ciebie. Nie was to zainteresuje, ale byliśmy ostatnio w kinie na Patersonie i obaj mieliśmy taką samą refleksję. Pamiętacie może na Twitterze taką akcję rozkręconą przez Andrzeja Twarowskiego. Twoja twarz wygląda znajomo, no i twarz głównego bohatera, Adama Drivera, który jest notabene kierowcą autobusu w tym filmie, wygląda znajomo. Przypomina nam Kamila Grabarę, bramkarza Liverpoolu. Nie wiem, czy się zgadzać. Jesteśmy przy okienku transferowym, więc chcieliśmy powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Dużo mówiło się o tym, że Łukasz Skorupski może trafić do Torino.
za 7 milionów euro. No, że tak powiem, jego otoczenie, ludzie zbliżeni do jego otoczenia zaprzeczają tym doniesieniom, mówią, że zimą się Łukasz nigdzie nie rusza, ale wiadomo, jak jest z oknem transferowym, sytuacja jest dynamiczna. No i też Samuel Strzygielski z Weszło.com pozwolił sobie popełnić tekst, w którym twierdzi, że Torino ma bazę treningową co najmniej jak Górnik Zabrze albo jak Polonia Bytom. Później takie pojawiły się głosy na Twitterze. Otóż okazuje się, że nie do końca tak jest. Mieliśmy okazję tę bazę widzieć z bliska. Może jest w niektórych miejscach obskurna, ale są boiska, jest budynek klubowy, może trochę stary, może niezadbany, ale na pewno nie jest to baza Polonii Bytom, choć jak twierdzi Rafał Kędzior, nie doceniamy bazy Polonii Bytom, bo tam schody Feliksa Magata powstały zanim Felix Magat się urodził. Więc... No właśnie, proszę, jednak na stadionie Edwarda Szymkowiaka. No właśnie, tam jest... Zresztą to miejsce, które często odwiedzałeś swego czasu. Tak, tak było. Bliskie temu sercu. Byłem honorowym obywatelem Bytomia, jak komentowałem Ekstraklasę w Orange Sport. A w Polonii Bytom gra Jakub Kuzdra, którego serdecznie pozdrawiam. Były reprezentant Polski do lat 19, ostatnio już nie powoływany do kadry, ale mam nadzieję, że jeszcze jest wróci. 9-7, teraz już U20. Czyli U20, czyli już U19 był. Pozytywna postać. Coś o tym Skorupie chciałem powiedzieć? Nie, już chyba zapłaciłbyś 7 milionów euro za Skorupa? Oczywiście, że nie. Wolałbym dać bezdomnym. A właśnie, bo jesteśmy u ciebie w domu i znalazłem twoją biografię, bo napisał ją Marcin Rosłoń, a nie ty. Książka o Łukaszu Wiśniowskim jest już dostępna w dobrych salonach prasowych. Łukasz Wiśniowski, mistrz żonglerki. Jest też tutaj wśród tych gadżetów gadżet, który by się przydał Kubie Polkowskiemu. Nawigacja, bo coś nie może trafić bardziej zegarek do pracy. Zegarek nie pomaga. Ale jest do kupienia. Nauczy nas piłka, tak? Polecamy serdecznie, jeżeli chcecie dowiedzieć się kilku serdecznie. Jak układać stopę prawą, lewą, jak robić triki. Skorpiony teraz są na czasie. To wszystko tutaj znajdziecie. Umówmy się, Łukasz jest bliżej kadry niż pan redaktor Marcin Fedek, a więc myślę, że to jest ciekawsza pozycja, aniżeli dekalog na walki. Także Łukasz Wiśniowski, mistrz żonglerki, już dostępny w dobrych stronach prasowych. Serdecznie polecam.